Dobry wieczór, witam w Uniwersytecie Patrzenia Teatrem. To jest cykl pod tytułem Nasłuchiwanie, inspiracje. To jest cykl, który prowadzimy w nowej, drugiej edycji Uniwersytetu. W pierwszej mieliśmy taki cykl Mistrzowie Inspiracji, teraz jest Nasłuchiwanie, ponieważ staramy się w duetach artystycznych, życiowych, czasem jak dziś duetach, ale podstawową sprawą jest praca. Oczywiście jakoś się wymieniać doświadczeniami, tym co się dzieje ważnego. Ja pełnię rolę człowieka, który coś moderuje, słucha też się uczy i próbuje kierować tą rozmową. Nazywam się Jacek Wakar, ale nie ja tu jestem najważniejszy, bo najważniejsi są bohaterowie tego spotkania. Dominika Bednarczyk. Witamy serdecznie. Radek Krzyżowski. Dobra. Teatr imienia Jerzego Słowackiego, Teatr w Krakowie, Narodowy Stary Teatr, czyli dwie ważne bardzo sceny krakowskie, ale też przyjaciele łaźni. Artyści, którzy wciąż grają tu, w przedstawieniu którego fragmenty będziemy mogli zobaczyć. Taką nielubiącą się parę małżeńską grają w spektaklu pod tytułem Miłosna Wojna Stulecia. Widziałem jakiś czas temu na jesieni, w komplecie po jakimś odmrożeniu. Ja tym miałem i wyście grali po zdesie dwuletniej przerwie ten spektakl w dużym takim, rzeczywiście dużo ludzi i jakieś takie napięcie i bardzo to wtedy fajnie poszło. No Radek grywał w różnych innych rzeczach też w łaźni, w innych przedstawieniach Bartka Szydłowskiego i nie tylko. No tak to się wszystko nam w Krakowie, chociaż ja nie z Krakowa, miesza i ta i łaźnia jakby ma bardzo taki duży, dzięki Małgosi, Bartkowi Szydłowskiemu, ma duży krąg przyjaciół, ludzi, którzy na to miejsce wpływają i Dominika i Radek do nich należą. Będziemy rozmawiali o teatrze, o budowaniu ról, o tym, co najważniejsze, ale też o tym, co wokół teatru. Dziady, taka koszulka, 2021. Ale też Narodowy Stary Teatr, który wciąż jest w takim momencie, powiedziałbym, może już nie przejściowym, ale wychodzenia być może z jakiegoś klinczu, w jakim się znalazł. Doświadczyliście oboje, ty Radku kilka lat wcześniej, Dominika dokładnie teraz tego doświadcza, sytuacji, kiedy aktor przestaje być tylko aktorem, staje się zmuszony do wzięcia odpowiedzialności za coś więcej niż tylko swoją rolę, czy za jedno przedstawienie, kiedy musi myśleć nie tylko o tym, żeby między 19 a 21 być dobrym, przekonującym, skutecznym, ważnym dla ludzi i dla zespołu, czy dla reżysera, reżyserki, no ale nagle staje się kimś właściwie więcej, choć przecież to nie było planowane. Czy ta sytuacja, zaczniemy od tego, co jest bieżące, co się dzieje i czym żyjemy, niewątpliwie nie tylko w Krakowie, jeśli chodzi oczywiście o teatr. Właściwie byście nie byli gotowi na sytuację z dziadami, na to, że dziady Maji Kleczewskiej z twoją rolą Konrada będą w stanie postawić pod znakiem zapytania waszą pracę. Wiele lat graliście razem w Teatrze Słowackiego. Radek do Teatru Słowackiego przed Narodowego, znaczy ze Starego Teatru, wtedy jeszcze nie Narodowego, z różnych rzeczy. Wiele lat byliście razem w teatrze, potem Radek wrócił do Starego, Dominika wciąż jest i miejmy nadzieję, że dalej będzie w Teatrze Słowackiego. Czy aktor może przewidzieć, może wiedzieć w ogóle, jak się zachowa? Czy wiedzieć, jak się zachowa, to chyba może, ale że nagle życie doścignie teatr i ustawi go w sytuacji tego rodzaju opresji? Myśmy się nie spodziewali aż takiej sytuacji w całym procesie prób. I to nie spodziewaliśmy się zarówno tych dobrych rzeczy w takim wymiarze, jakie one się pojawiły, jak i tego, że głównie osoby, które nie widziały tego spektaklu, osądzą go i spowodują, że stanowisko naszego dyrektora wisi na włosku, więc no to spowodowało ogromną mobilizację w nas i chyba jeszcze większą integrację zespołu i rzecz zupełnie niebywałą, czyli blisko 200 osób zespołu aktorskiego, technicznego i administracyjnego podpisało list poparcia dla dyrektora, związki zawodowe, aktorskie i techniczne również. Więc no, to samo mówi za siebie.
Także no, każdy spektakl, można powiedzieć, jest swego rodzaju. To też jest inny moment. Ten moment, kiedy wojna wybuchła, on nabrał zupełnie innego znaczenia i myślę, że on jest bardzo taką antywojenną wymową teraz. I myślę sobie, że ta kara, jaka nas spotyka za to, jeśli by została, nazwijmy to, wypełniona, no to będzie to tragiczne wobec też obecnych wydarzeń, będzie małe i podłe, no, co więcej powiedzieć. Kiedy była ta sytuacja na bieżąco, kiedy dowiedzieliśmy się, że została wszczęta ta tak zwana procedura odwoływania Krzysztofa Głuchowskiego, zebraliście się na schodach Teatru Słowackiego z całym zespołem, który wtedy był na miejscu. I muszę przyznać, że ja to oglądałem dzięki transmisji na Facebooku razem z moim synem. I była to jedna z najbardziej wzruszających momentów, jakie ostatnio w życiu publicznym, by tak powiedzieć, miałem okazję zobaczyć. To znaczy rzeczywiście moment wielkiej jedności, jakiegoś wspólnego bycia po dobrej stronie. W pewnym sensie też pomyślałem sobie, że Teatr Słowackiego unika błędów, czy unika sytuacji, jakie stały się, z których wyszedł już stary teatr, ale przecież wcześniej była sprawa Teatru Polskiego we Wrocławiu. Teraz nikt o tym nie mówi, ale jest sprawa Teatru Jaracza w Łodzi, który się po prostu rozlatuje, bardzo ważny zespół. My żyjemy w jakichś dziwnych czasach próby, kiedy aktor właśnie przestaje być tylko aktorem. Radek, ty miałeś taką to przeżycie w momencie, kiedy wasz teatr, że tak powiem, zawisł na włosku po tak zwanym konkursie, w którym wygrał Marek Mikos. No i co, można było albo pójść na barykadę i zaryzykować wszystko i po prostu rozwalić to, albo uciec z tego okrętu. Przecież są tam wspaniali aktorzy, którzy mogliby znaleźć miejsce pewnie w kilkudziesięciu teatrach w Polsce, a także w iluś tam w tym mieście. Byście postanowili zostać i ratować to miejsce. Z tej perspektywy 7 lat ja oczywiście patrzę na to trochę inaczej teraz, aniżeli patrzyłem wtedy. Wiesz, no strasznie trudno odnaleźć się w sytuacji, która jest poza logiką. Dlatego, że nie wiesz, jakich instrumentów używać, kiedy sytuacja jest poza logiką. I sytuacja 7 lat temu była poza logiką. Świetnie działający teatr, zdobywający wszystkie możliwe nagrody w kraju, jeżdżący na festiwale zagraniczne. Fantastyczna frekwencja, pełen zwrot ze strony publiczności i grupka kilku osób, którym wyśnił się mokry sen o konserwatywnej rewolucji kulturalnej w Polsce. Tutaj dodajmy, przepraszam, że wchodzę słowo, nie bardzo jest kim robić. Nie bardzo jest kim robić, no ale w każdym razie Jan Klata przegrywa ten konkurs, który został rozpisany w dniu drugiej generalnej do Wesela, co już w pewien sposób świadczy o intencjach organizatorów. No i wiesz, potem jest taka sytuacja, że nagle potrzeba czasu, żeby uzmysłowić sobie, co się stało. Potrzeba czasu, żeby rozpoznać geografię tej sytuacji, która, mówię, jest dziwaczna, bo jest poza logiką, bo ktoś, kto rozwala firmę, która funkcjonuje być może najlepiej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat swojego działania, stawia nas w takiej sytuacji, kiedy naprawdę myśmy najczęściej używali wtedy sformułowania dezorientacja. Staraliśmy się nie używać mocnych słów, ponieważ po doświadczeniu Teatru Polskiego we Wrocławiu wiedzieliśmy, że jakby z urzędnikami nie tędy droga, znaczy nie operuje się tymi narzędziami. Widzieliśmy, co się podziało we Wrocławiu, więc chcieliśmy spróbować innej drogi. I jakkolwiek ta droga ocaliła być może zespół, chociaż straciliśmy kilku naprawdę niezwykle skutecznych graczy po tym wszystkim, to ta destrukcja, która nastąpiła przez następne 3 lata, i to pomieszanie wszelkich porządków odcisnęło się na nas strasznie mocno. Znaczy to jest faul, którego ja nie zapomnę i nie wybaczę. Jakby z punktu takiego widzenia osobistego i ludzkiego. I gdzieś jesteśmy tym poranieni do dziś, dlatego że do dzisiaj nie wskoczyliśmy, można powiedzieć, na ten tor, który mieliśmy wtedy. Nie nabraliśmy tego impetu.
który mieliśmy wtedy jako team, to jest tak trudna rzecz skompletować 50-osobowy skuteczny aktorski team, który będzie się sprawdzał praktycznie rzecz biorąc we wszystkim. Te ostatnie dwa sezony Klaty, Hamlet, Kopciuszek, Wesele, Wróg Ludu, znaczy można by mnożyć te tytuły. Znaczy, w zasadzie wszystko działało. I kiedy wydarzyła się ta sytuacja ze Słowackim, znaczy ja się czułem, jakbym miał jakieś koszmarne déjà vu, to znaczy koszmarne déjà vu. No bo tutaj też wszystko działało, to zaczęło też to, bo przecież teatr się rodzi również z błędów, również z klęsk, również z tego, co jest wspaniałe i co jest czasami przestrzelone. I w momencie, kiedy przestało być jakkolwiek przestrzelone, rozwala się to z przedstawienia, które jak doświadczacie tego jako aktorzy. Ja mam głębokie poczucie, bo rozmawialiśmy o tym, jak na Boskiej Komedii oglądałem Dziady, już w pewnym napięciu, już w pewnej sytuacji, kiedy się czekało na pewne ewentualnie zdarzenia i to przedstawienie rosło do rangi wydarzenia politycznego, którym moim zdaniem na starcie nie powinno być, czy też nie było. To ja się obawiałem wiecowego odbioru tego spektaklu trochę, że przyjdzie publiczność jeszcze specyficzna, bo festiwalowa i zacznie oglądać przedstawienie niczym polityczny manifest. Czasem na Dziadach podobnie było na Weselu Klaty, w tej przedziwnej, niezwykłej premierze, kiedy to się wszystko odbywało po prostu. Miałem wrażenie, że publiczność odbiera te spektakle, oba te spektakle w jakiejś absolutnej ciszy, ogromnym przejęciu. Częstokroć ze łzami i raz, i drugi, mówię o tych dwóch przedstawieniach, to je połączyło. Rzeczywiście miałem poczucie, że jakoś historia paranoicznie się powtarza. Mimo, że mówiliśmy o tym dzisiaj na naszych zajęciach, tak to po prostu jest, że Stanisław Wyspiański, Adam Mickiewicz są chyba po prostu i prawdziwi artyści, niezależnie od łatki politycznej, są przeciwko każdej władzy. Tak to wygląda, po prostu oni są w kontrze. To nie jest tak, że artysta jest po to, żeby pochlebiać decydentom. I nie było tak ani w romantyzmie, ani 100 lat temu, kiedy tworzył, 120, kiedy tworzył Wyspiański. Niezwykłe to było połączenie, jakaś wspólnota, która się wytworzyła między widownią w Starym Teatrze i teraz cały czas wytwarza się w Słowackim, jeśli mówić o pozytywach i tym, co jest dobre w tym wszystkim. To chyba to właśnie, prawda? Tak, no ja nie przypominam sobie ani jednego spektaklu, który w czasie trwania tej podróży byłby w jakikolwiek sposób aplauzowany, tak jak mówisz o tym, czyli nie wiem, no tam oklaski po jakichś tekstach czy coś takiego. Nie, on jest rzeczywiście odbierany w niebywałym skupieniu, dlatego że on nigdy w założeniu nie miał być spektaklem politycznym. Myślę, że ci z Państwa, którzy znacie spektakle Majki, wiecie, i widzieliście Dziady, to wiecie, że to jest jeden z najmniej może radykalnych jej spektakli. Zresztą taka była obawa reżyserki przed premierą, co zresztą było wspaniałe z jej strony, że ona tam miała taki dzień załamki, że Jezus, chyba za mało radykalny spektakl zrobiłam. I tutaj obecność Jana Peszka rzeczywiście była bezcenna w takim uspokajaniu jej, że to jest, że ona wypuściła autora przed siebie i że powstał w niebywałej pokorze, to też myślę pozwala widzowi towarzyszyć temu emocjonalnie i tak głęboko. I natomiast taki jakiś zryw wspólnotowy, jaki się odbywa przy każdych ukłonach, który jest dla nas jako dla zespołu nowością, bo Radek doświadcza tego od lat w Teatrze Starym i przy Weselu też takiej właśnie, kiedy nie wychodziliśmy w grudniu, wychodziliśmy z zdjęciami dzieci z granicy białoruskiej i też poczucie jedności w związku z tym i potem z hasłem Teatr jest nasz i z flagami ukraińskimi, to no bo mam poczucie, że tak pojemny jest ten spektakl i tak pojemny jest monolog Konrada, że mieści wszystkie cierpiące istnienia ludzkie i wszystkie wydarzenia, które są bolesne dla nas, to co czujemy teraz, wychodząc do ukłonów, jest niezwykłe. No. I rzeczywiście budzi jakąś u mnie taką, może umierającą, to jest za dużo powiedziane, ale taką nieśmiałe pragnienie misyjności teatru. W przypadku Wesela też tak było. Wy z kosami po prostu w tym ostatnim obrazie i później te brawa i
i cała ta po prostu wasza publiczność, która stanęła całkowicie wtedy, nawet nie tyle za klatą, ale za całym zespołem tak naprawdę. Tak, dlatego, że myśmy wtedy mieli już swoją publiczność. To znaczy przez te 4 lata można było mówić o fenomenie publiczności Teatru Starego wtedy. Powstawały portale w mediach społecznościowych, publiczność Starego i tak dalej, i tak dalej. I to się dzieje wtedy, kiedy teatr spełnia swój cel, czyli kiedy wchodzi w żywy, niezapośredniczony, intensywny kontakt z widzem, kiedy widz zaczyna się identyfikować z miejscem. I to samo działo się, ja byłem przecież w Słowackim, pracowałem tam prawie przez 10 lat i wiem, jaka to jest zdobycz, żeby właśnie bez rotowania ludzi, bez wymieniania zespołu, tylko z tym, co jest, stworzyć nową jakość, żeby to są ci sami aktorzy, tylko oni po prostu uwierzyli w to, że są teamem. Przez te 3-4 lata Krzysiek wykonywał tam dużą pracę. I Bartek. Szydłowski. Szydłowski oczywiście. I dziady były gdzieś zwieńczeniem tego. Znaczy są cały czas zwieńczeniem tego, kiedy faktycznie ten team gra do jednej bramki. Jest niezwykle skuteczny. I w momencie, kiedy teatr osiąga swój cel, władza zaczyna się go bać. No to chyba w Polsce jest taka, chociaż pewnie w Rosji również, ale chyba, że damy na fronton literkę Z, jak zrobił niejaki Maszkow, po prostu. Natomiast ta praca, którą prowadził Krzysztof Głuchowski z Bartoszem Szydłowskim, bo to oni budowali ten zespół w tej nowej formie i oni budowali program tego teatru, mam poczucie, że właśnie polega na tym, że teatr i kasus Starego Teatru, który ocalał w jakiejś formie, chociaż mówisz, że jesteście poranieni, powoduje, że tak naprawdę teatr chyba nie lubi rewolucji paradoksalnie, że chyba nie jest czas na rewolucję, że to jest chyba czas na ostre, ale jednak ewolucyjne zmiany, że mimo wszystko stając, wy przecież chcecie ocalić, wy nie chcecie tych ludzi, że tak się wyrażę, którzy, wy tak naprawdę jesteście gotowi do rozmowy o dziadach, no warunek jest taki, żeby ktoś te dziady najpierw obejrzał, bo wtedy jest jakby to powiedzieć, o czym rozmawiać. Znamy temat rozmowy, ale że chyba to nie jest czas na rewolucję, prawda? Czy jak to jest? Jak uważacie? Nie wiem. Znaczy nie wiem, jest mi bardzo trudno, bo to jest... Bardzo trudno, myślę, jest jakieś takie teraz przyjąć stanowisko spokojne i dyplomatyczne wobec rzeczy, które nas spotykają. I no, na razie jesteśmy w oczekiwaniu jakimś, natomiast mam poczucie, że jest jakaś granica też otwartości, to znaczy, ponieważ uważam, że myśmy się i tak wykazali niebywałą cierpliwością, czujnością i taką dyplomacją przez ten, jako zespół, ten czas i chęcią rozmowy i prośbą o rozmowę ministra i też jakąś takim pomysłem na początku, tam była rozważana kwestia odwołania koncertu Marysi, no to ja tu się dzielę szczerze z Państwem pewnymi kuluarami. Natomiast ten koncert się odbył i chwała Bogu, że się odbył, ponieważ to było jedno z najbardziej poruszających i dotkliwszych przeżyć, jakie było nam wszystkim dane doświadczyć. I myślę, że gdyby ten koncert się nie odbył w teatrze, to po prostu nie moglibyśmy spojrzeć sobie w lustro. No i teraz czekamy, co będzie, bo wiemy, że to też było jakimś takim warunkiem zostania dyrektora, odwołanie tego koncertu. Więc nie potrafię, Jacek, odpowiedzieć na ten moment, dlatego że jest we mnie tyle sprzecznych uczuć i tyle gdzieś złości i wściekłości. I ja jestem, jako ze sceny mogę rozmawiać i dyskutować i tak dalej, jeżeli jest chęć z drugiej strony. Natomiast jeżeli tam jest ściana, no to chce mi się krzyczeć po prostu. W Starym Teatrze powstała wtedy Rada Artystyczna, która funkcjonowała jakiś czas. Najpierw funkcjonowała kolektywnie, a potem, to opowiem anegdotę, rozmawiałem z jedną z najwybitniejszych aktorek z tego teatru, która należała do tej rady, nic tajemniczego, Anna Dymna. I jednak kiedyś pogadaliśmy sobie tak ten i pytam się, co z Radą Artystyczną i ona powiedziała takie zdanie, Rada Artystyczna to już właściwie może niekoniecznie, ale jest na szczęście Radek Artystyczny. Podpisuję się pod tym obiema rękami.
I po prostu, i w pewnym momencie tak się złożyło, że w tym strasznym czasie dla Starego Teatru, tego chaosu, dziwności, zaangażowania zespołu, właściwie niewiedzy, w którym kierunku, że tyś nieformalnie wziął za to odpowiedzialność. Nie, to nie była kwestia nieformalnie. Rada Artystyczna statutowo nie może nic. Mhm. W żadnym teatrze. Jest organem doradczym, ale nie ma żadnych prerogatyw. Żeby to miało sens funkcjonowania w Teatrze Starym, musieliśmy trochę przeorganizować naszą strukturę organizacyjną. Ponieważ nie mieliśmy dyrektora artystycznego, więc po to, żeby Rada miała jakieś przełożenie decyzyjne, wymogliśmy zapis, który mówił, że w sytuacji, w której nie ma dyrektora artystycznego czy zastępcy dyrektora do spraw artystycznych, dyrektor może powołać przewodniczącego Rady na stanowisko pełnomocnika dyrektora do spraw artystycznych. Chodziło o to, żeby kogokolwiek z nas umocować prawnie. To znaczy, żeby ktokolwiek z nas miał prawne prerogatywy do robienia czegokolwiek, bo Rada jako organ w żadnym teatrze nigdzie nie może nic. Dyrektor może się z nią liczyć, ale nie musi. Jest organem doradczym. A ponieważ ja zostałem wybrany przewodniczącym Rady, no to padło na mnie. A ja też wtedy miałem w sobie taką gotowość, żeby ograniczyć swoją działalność aktorską. I spróbować zabezpieczać interesy Rady i aktorów przy Marku Mikosie. Myśmy jakoś wypracowali to rozwiązanie. Ono było trudne, mega. I te dwa lata to były bardzo, bardzo, bardzo trudne. Bardzo trudne lata. Zresztą do dzisiaj gdzieś zmagam się z konsekwencjami tego, dlatego że prowadziłem wtedy rozmowy z wieloma reżyserami. Niektóre z tych rozmów nie były łatwe. I ci reżyserzy do dzisiaj jakby nie myślą o mnie jako aktorze, tylko myślą o mnie jako człowieku, z którym prowadzili negocjacje. Więc to jest... Ja zawsze się buntowałem przeciwko temu idiotycznemu bomotowi Dejmka od tym, od czego jest aktor, a od czego jest dupa. Bo to myśmy tak wszyscy się pod tym podpisywali, ale to nas tak naprawdę depresjonowało. Jest 2022 i członkowie jakiegokolwiek zespołu, znaczy muszą być podmiotowi, a nie przedmiotowi. Więc to też był jakiś taki gest, w którym myśmy tak nawzajem dawali sobie siłę, że możemy, że jesteśmy w stanie to zrobić, że ten teatr wcale nie musi pójść na dno i że tego nie chcemy i poświęcimy wszystko, ale no, cena była duża, no nie ma co... Ale to... W pewnym sensie było wszystko, o czym mówimy, jest niezależne od tego, jak się rozwiążą sprawy. I to miejsce, w którym rozmawiamy i wasza droga świadczy o tym, co jest, sobie rozmawialiśmy z Mateuszem Pakułą, powiedział w pewnym momencie, że jego już przestało bawić trochę samplowanie tekstów, trochę bawienie się w cytaty, autocytaty i w różnego rodzaju piętrowe kalambury i żarty i w dystans, wszechobecny dystans i ironię, bo sprawy są poważne. My jesteśmy właściwie w tym samym wieku, można tak powiedzieć, to jest w tym samym pokolenia i chyba wasza droga i teraz to, co się dzieje też, dochodzimy do tego punktu, że to jest poważne, że teatr to jest rzecz serio jednak. Po pierwsze, w Starym Teatrze walczyliście o po prostu ileś ludzkich żyć, etatów. Wy walczycie o funkcjonowanie zespołu Teatru Słowackiego, 200 czy ilość osób po prostu, które tam pracują i z tego mają na chleb po prostu. Ale czy w czasie szkoły, w czasie waszych początków, od początku mieliście świadomość, że wchodzicie w coś wyjątkowego? Ty, Dominiko, miałaś okazję spotkać się z Krystianem Lupą i to spotkanie od razu musiało ustawić właściwie twoje myślenie. Myślę o Płatonowie słynnym, Wiśniowym i Oliwkowym. Oboje, zdaje się, uczestniczyliście w Lunatykach Krystiana Lupy, chociaż byliście tam po prostu w jakimś zespole, można powiedzieć, w małych zadaniach, ale no, spotykaliście się z nim w szkole i tak dalej. Czy jeśli chodzi o wasze inspiracje właśnie, to Krystian jest takim człowiekiem, który
na początku was naznaczył? Dla mnie bardzo. To znaczy ja nawet udostępniłam ostatnio na swoim profilu facebookowym link do rozmowy z Krystianem Lubą na temat Imagine, jego najbliższej premiery, która będzie miała miejsce na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Więc z taką 23 kwietnia. Adnotacją, że nauczył mnie wszystkiego, co wiem o duszy aktorskiej. I że niezmiennie tęsknię za nim od 20 lat, bo o tyle lat z nim nie miałam możliwości pracy. I no, to jest, ja tak pamiętam, że kiedyś jak długo już z nim nie pracowałam, to się zastanawiałam, czy lepiej jest go w ogóle nie spotkać na początku drogi, żeby potem nie mieć szansy znowu się z nim spotkać, dlatego że ja przez pierwsze lata, właściwie do pracy z Mają Kleczewską nad monodramem Jordan, każdą robotę, jaką miałam w Teatrze Słowackiego, porównywałam do tamtego i nic mi się nie zgadzało. To znaczy, on rzeczywiście wyposażył mnie wtedy w tak głębokie jakieś poczucie odpowiedzialności za to, co robię i tego właściwie stwarzania odrębnego człowieka na scenie, że nie trudno było mi się mierzyć z taką przypadkowością w teatrze i takim podejściem czysto warsztatowym na przykład, że coś odbębniamy. Więc dla mnie absolutnie tak, to jest z teatralnych takich moich mistrzów i nauczycieli najważniejsza postać dla mnie. Ja się z Krystianem nie spotkałem w szkole i w ogóle nie miałem jakiegoś takiego mistrza czy autorytetu, dopóki nie poznałem bliżej Krzysia Globisza. Mhm. I w zasadzie mogę powiedzieć, że on w pewnym momencie stał się dla mnie takim... Głupio mówić o Krzyśku mistrz, bo wszystko, co on robi, jest właśnie takie zaprzeczeniem bycia mistrzem, autorytetem. To znaczy w nim jest jakaś przestrzeń dziecięcej anarchii. W nim jako artyście i jako aktorze. Być może z tego samego powodu nieskończenie podziwiam Rickiego Gervaisa. Ricky Gervais, taki jest dla mnie lepszy niż cała plejada hollywoodzkich aktorów i w ogóle, bo jest w nim jakaś przestrzeń właśnie takiej niedefiniowalnej, nienazwanej niczym, anarchiczności, humoru, autentyczności, a jednocześnie ma się wrażenie, że w tym wszystkim jest jakaś niewymuszona prostota. Więc rzeczywiście jak miałem szczęście zacząć z Krzysiem pracować w Starym Teatrze, czy gdzieś tam w jakichś innych przedstawieniach, to ta jego propozycja, taka ludzko-aktorska, była mi mega bliska. I cały czas jest, pomimo problemów, z którymi on się zmaga teraz. Natomiast myślę, że z Dominiką mieliśmy wspólne to, że rzeczywiście teatr dla nas od początku był niepoważnym, ale ogromnie ważnym miejscem. To znaczy, mamy gdzieś w sobie chyba oboje taką przestrzeń, która może się zamanifestować tylko tam. Pasja, że... No, pasja ma dwa znaczenia. Wiesz, może być męką i może być też jakby... No tak, to zdecydowanie w tym znaczeniu pozytywnym. No. Ale ty, Radek, też miałeś coś swojego na samym początku, czyli teatr mniejszy. Tak. I jeśli mówimy o takiej anarchiczności, ja myślę, że Krzysztof Globisz, którego przecież też poznałem przez Kmiekowicz jako krytyka, ale też jakoś zanim stało się to, co się stało z jego zdrowiem, a potem na nowo się narodził jako aktor, i to jego, moim zdaniem, drugie życie aktorskie jest równie fascynujące, być może tak, jak pierwsze, niezwykłe zupełnie. A w takim głęboko ludzkim znaczeniu to coś gorącego chyba jest w nim po prostu, takiego nieokiełznanego, gorącego tak. I ludzka, niezwykła temperatura. Tak. Ale no myślę o tym teatrze mniejszym i o Szeferze, nie? Mhm. I tych rzeczach, które robiliście z Błażejem Wójcikiem, gdzie poruszaliście się po precyzyjnie zaplanowanej w pewnym sensie anarchii, bo to była dosyć szczegółowa partytura, ale tam też rozsadzaliście pewne struktury, idąc za myślą, co oznacza ten śmiech. Nie, bo po prostu ja uwielbiałam ich oglądać, bo rzeczywiście no, to tak bardzo dobrze to ująłeś. Były momenty, w których Dominika była naszym oświetleniowcem. Ja po prostu ich świeciłam i w Chicago ich świeciłam i to było wyjątkowe.
oglądać ich razem. No to jest tak, jak powiedziałeś, no to jest taka zaplanowana anarchia, to jest taki rodzaj aktorstwa uprawianego, którego nie ma teraz, myślę, albo przynajmniej jest rzadki taki właśnie, a wszystko chłopcy zrobili własnym sumptem, prawda? No to, tak, przepraszam, bo ci tak, nie, ale już ja skończyłem. Ale wiesz, to było, już pomijając całe spotkanie z szeferem i doświadczenie tego, jakoś tak etycznie to było dobre zacząć drogę teatralną od tego, że się gra w piwnicy, którą trzeba przyjść 3 godziny przed spektaklem, posprzątać, umyć podłogę, ustawić krzesła, ustawić światła, zrobić wszystko samemu, sprawdzić ludziom bilety i dopiero potem zacząć grać. To znaczy nie to, że przychodzisz na gotowe, ktoś tu cię pani ubierze, wyprasuje kostiumy i tak dalej, i tak dalej. Myśmy tak funkcjonowali przez 3 lata. I to były moje 3 lata po szkole. I te 3 lata ustawiły jakby moją etykę postrzegania tego zawodu, z której gdzieś tam chyba trzymam się do dziś. To znaczy, że to nie jest miejsce łatwizny. To nie jest takie miejsce, do którego można wejść z ulicy, strzepnąć pyłek i po prostu wejść na scenę. No nie działa to tak. Nie działa potem to pójść tak. Po wypłatę za... I potem pójść. No myśmy nic, praktycznie rzecz biorąc, nic na tym nie zarabiali, bo te wpływy z biletów to było na wynajem sali, na światła, na to wszystko, więc... No i to was łączy z łaźnią, która też przeszła przecież tę drogę od piwnicy tak. Na Paulińskiej i działania, które tu ma miejsce od iluś tam 15 czy więcej lat, 16 w Nowej Hucie i dlatego, ale mówimy o teatrze mniejszym, mówimy o spotkaniu z Krystianem Lupą. Ty mówisz o Majkle Czeskiej. Było wasze wspólne przedstawienie, chyba twoje pierwsze w Słowaku, czyli to był Idiota, tak? Basisas? Reżyserii? Nie. Znaczy to było moje pierwsze po powrocie do Słowaka. Bo... Nie, ale powrocie do Słowaka? Nie, ty grałeś jeszcze gościnnie, Rogożyna. Ty byłeś gościnnie. Aha, ja gościnnie jeszcze byłem starym. Ja się nauczyłem, tak. Ty byłeś starym, a przed tym... Jacek, to opowiedz proszę cię wszystkim, bo tam znasz to lepiej niż ja. Ja już zapomniałem nie, ale chcę, a propos spotkania, to chcę wrócić do takiej legendy. To było piękne przedstawienie, to myślę, że nawet lepsze od tej Czarodziejskiej Góry. Idiota był wspaniałym spektaklem moim zdaniem. Krzysiek Zawadzki jako Idiota, w sensie Myszkin i wy. Ale ponoć Jan Nowicki cię odwiedził w garderobie. Taka była przynajmniej legenda. Mieszkania, ty go odwiedziłeś. Nie, ja go. Ty go odwiedziłeś? Znaczy, to było zabawne, ponieważ spotkałem Jana Nowickiego w Teatrze Stu, był na Hamlecie. I ja mu i potem jakoś po tym Hamlecie zostaliśmy w foyer, bo tam Krzysztof Jasiński jakieś wino wyciągnął. I ja mu wtedy powiedziałem, że Barbara Sass robi Idiotę. Na co on powiedział, Sass Dort robi Idiotę? I w ogóle się ubrechtał cały i powiedział, że to nie ma żadnych szans powodzenia, z tego nic nie wyjdzie, to będzie koszmarne i tak dalej, i tak dalej. A jak ja się dowiedziałem, że Barbara Sass ma robić Idiotę, Dominika już znała Basię z wcześniejszej pracy, ale ja Baśki Sass nie znałem. I ona ciebie nie znała. I ona mnie nie znała. I Dominika kiedyś była z nią umówiona, zdaje się, w Chochołach. Nie, czy tam, przyszedłeś nie. Po jakiejś próbie. A, przyszedłem po jakiejś próbie, po jak mnie. Się dowiedziałem po Dominikę. I ona cię zobaczyła. Ona mnie zobaczyła, tak, a ja jej powiedziałem, że ona mnie szuka. Znaczy, że ja jestem Rogożynem w jej spektaklu. I żeby mi zaproponowała tę rolę. No i zaproponowała mi tę rolę i... Ale opowiedz o Janie, bo... Aha, o Janie. No właśnie, bo to też jest... Byłeś u niego w domu przecież. Tak, tak, byłem u niego w domu i gadaliśmy... No bo wiecie państwo, on zagrał Rogożyna w takiej... U Andrzeja Wajdy. To była taka słynna inscenizacja, nazywała się to Anastazja Filipowna. 30 zdaje się, czy tam jeden, czy ileś prób otwartych z publicznością. Tak, i to były tylko próby otwarte z publicznością. To znaczy tak, to nie był spektakl, tylko cały czas na każdym spektaklu ta całość była niby improwizowana. Jerzy Radziwiłłowicz i Jan Nowicki. Tak. I zachowały się z tego taśmy w Teatrze Starym na Szpulach. Są rejestracje w archiwum. I ja te taśmy wypożyczyłem, część z nich przesłuchałem i jak pracowałem nad tym Rogożynem, to po prostu... strasznie chciałem z Janem Nowickim o tym porozmawiać. No i on mi dużo opowiadał o tej Anastazji Filipownie i o tym spektaklu, który był improwizowany. I on grał Rogożyna, Radziwiłłowicz grał Myszkina. I Nowicki mówił, no tak, że mamy ten spektakl improwizowany, a mówi, a jemu, temu Radziwiłłowiczowi, po prostu zawsze w konkretnym momencie spektaklu leciały 2 łezki. Najpierw jedna,
po 3 sekundach druga. I Nowicki mówił, że go to doprowadzało do pasji. Znaczy, że on zawsze w tym samym momencie ma tę jedną łezkę i tę drugą. I na którymś spektaklu po prostu nie wytrzymał, podszedł i mu je zlizał. I Radziwiłłowicz się na niego śmiertelnie obraził wtedy po prostu za ten efekt. No więc on mi opowiadał takie rzeczy na tym wieczorze. W długim. Upiliśmy się strasznie. Rano wróciłeś. Rano wróciłem. No nie będę opowiadał o szczegółach Państwu, no bo to mimo wszystko są jakieś tam, może nie intymne, ale co najmniej prywatne rzeczy. No ale rzeczywiście on mi kupę fajnych rzeczy o tym Rogożynie opowiedział. Ale to już było po tym, jak zobaczył Cię? Nie, on nie był wcześniej na spektaklu. Wcześniej. Zresztą powiedział mi też wtedy, że on w czasie tych prób po prostu cały czas próbowali, a jemu cały czas czegoś brakowało. Mówił, że cały czas wiedział, że coś jest nie tak. No grają te sceny, jest napięcie i coś jest nie tak, coś jest nie tak, coś jest nie tak. I w pewnym momencie zrozumiał, czego mu brakuje, że mu brakuje jedzenia. Że ten Rogożyn, że on w tym idiocie żyje w tak potwornym napięciu i stresie, że w tych momentach, jak mu puszcza, zaczyna się kompulsywnie obżerać. To znaczy je, cały czas je. Zresztą od niego wziąłem ten pomysł tego, że Rogożyn, jak już zabił Nastazję Filipowną w tej pierwszej chwili spokoju, po prostu chodzi z bochenkiem chleba i cały czas je. No to przyznam się, że to było od Nowickiego. Ale rzeczywiście w tym coś było. W tym coś było, że w tej pierwszej chwili, kiedy Rogożyn po raz pierwszy w tej sztuce bierze oddech, bo już ją zabił, już, można powiedzieć, dokonało się. I pierwsze, co czuję, to jest głód. A przecież u Wajdy to wszystko było osnute wokół tego ostatniego spotkania po zabójstwie Nastazji. Więc to stąd ten pomysł jedzenia. No, ale to był w ogóle mega ciekawy czas, bo ja dostałem 3 miesiące wcześniej propozycję od Krystiana Lupy zagrania w Mistrzu i Małgorzacie. I to wydawało mi się po prostu darem z niebios, że w tym Mistrzu i Małgorzacie mogę zagrać. Miesiąc później okazało się, że Jarocki chce mnie do Szewców. I dyrektor Koenig zaprosił mnie i jakby salomonowo zaproponował mi, żebym to ja zdecydował. Co już za sadysta. 28-letni aktor czy 29-letni aktor staje przed wyborem, czy zagrać u Lupy, czy zagrać u Jarockiego. Wiadomo, że każdy się obrazi. Znaczy to by było jasne. No ale ja tak kalkulowałem, no ten Jarocki już wiekowy, nie wiadomo ile spektakli jeszcze zrobi, a tutaj może jakby... No i zdecydowałem się zagrać u Jarockiego. Powiedziałem o tym Krystianowi. No on tam jakoś to przyjął, że tam dublura będzie i tak dalej, i tak dalej. No i w czasie tych prób u Jarockiego, kiedy już miałem niby dublurę u Krystiana, ale miałem cały czas chodzić na próby, miałem próbować Szewców, no pojawił się ten idiota. Znaczy w sensie spektakl idiota, a nie żaden konkretny idiota. No i rzeczywiście to było jakieś absolutne wariactwo, bo ja próbowałem Szewców. Tam raz na jakiś czas chodziłem do Krystiana, a w międzyczasie chodziłem robić idiotę do Słowackiego. Ale potem sobie pomyślałem, że ja muszę Krystianowi też powiedzieć o tym, że robię jeszcze idiotę w międzyczasie. I to było niesamowite, bo poszedłem do niego i gadaliśmy tam na tym jego balkonie na Chopina. I ja się spodziewałem, że jak mu powiem jeszcze, że robię idiotę, to on w ogóle wygoni mnie stamtąd. Wyrzuci się z tego balkonu. Wyrzuci. A on się tak zamyślił i powiedział... jakbym ja robił idiotę, też byś grał Rogożyna. No ja wtedy pomyślałem, okej, wszystko jest okej. Znaczy wszystko jest tak, jak to jest dobre. No i... Przepraszam za przydługą odpowiedź. Dobra odpowiedź, tylko ja znam anegdotę, która mówiła o tym, oczywiście jest kłamliwa z tego wniosek i jest po prostu, ale to też ciekawe, w jaki sposób, niespokojnie zdążymy. Powiedz może jest prawdą. No to... Nie jest prawdą, słyszałem po prostu, że Jan Nowicki był na przedstawieniu i poszedł do garderoby, mówiąc, że byłeś całkiem niezły. Możliwe, że tak było. Był chyba. Nie, na Hamlecie też był. No właśnie myśmy po Hamlecie ja mu powiedziałem Hamlecie o tym, że... Hamlecie w sensie. Tak, nie, ale masz rację, było coś takiego. Nie był. Że ja słyszałem po prostu, że on zobaczył Rogożyna, oczywiście wiedząc, że sam był najgenialniejszym Rogożynem w historii polskiego teatru. Po prostu, no i nagle zobaczył i że w pewnym sensie, oczywiście w tej zhiperbolizowanej anegdocie brzmiało to jak pewnego rodzaju konsekracja.
Krzyżowski, całkiem dobrym jesteś Rogożynem. Mówi stary Rogożyn, który przychodzi po prostu w ten sposób. Więc ja znałem tę historię, ale ty dopowiedziałeś dużo więcej. Powiedziałaś, Dominiko, że jak to kolejna świeża sprawa, że jak dostałaś informację, propozycję od Mai w sprawie dziadów, to twoja odpowiedź brzmiała nie wiem. I że pierwsza taka sytuacja, że w rozmowie z Jackiem Cieślakiem, że twierdzisz, że stanęłaś samochodem, że tak naprawdę to jest tego rodzaju ten i że pierwsza rzecz to jest nie wiem. I to jest teraz pytanie do was obojga, najpierw do ciebie, czy najlepsze role, czy też najważniejsze może, bo nie wiemy, czy będą dobre, ale najważniejsze w takim osobistym oglądzie rzeczy rodzą się z niewiedzy, z początkowej sytuacji, kiedy aktor staje wobec zadania i ma odwagę, siłę zmierzenia się z tym, że nie wie i dopiero później, tak naprawdę za każdym razem później zabudowuje tę postać sobą, można tak powiedzieć, ale mierzy się z tym, że na początku zawsze jest nie wiem, czy jest zupełnie inaczej, bo jesteście jednak zawodowcami, bo macie za sobą wiele prac, bo macie jakiś arsenał środków, no bo, jak, bo mówiąc kolokwialnie, w złych przedstawieniach też się uratujecie, no bo są jakieś sposoby, technika i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie jest o nie wiem. Ja lubię takie wyzwanie z nie wiem, ale lubię też, jak reżyser nie wie, a potem wie. Bo to myślę, że to jest dla mnie zawsze wspólna podróż i to ja, nawiązując właśnie do, bo wspomnieliśmy Maję, praca nasza przy dziadach, myślę, że i u jednej i u drugiej zaczynała się od nie wiem i chwała Bogu. Bo ja się boję jednak jakiejś takiej wiedzy i boję się pracy, która... chociaż chyba nie przypominam sobie, żebym miała rolę taką, co czytam i już wiem, jak to zagrać. A nawet jeżeli są jakieś intuicje, to one najczęściej potem okazują się, przynajmniej niektóre, fałszywe. Więc sytuacja niewiedzy i takiego krok po kroku zdobywania świata bohatera jest dla mnie bardzo podniecająca i fascynująca. Ja uwielbiam robić researche. Jestem aktorką taką, która czerpie ogromną pomoc, nazwijmy to, z filmów. Ja się inspiruję filmami szalenie i rolami filmowymi aktorów i tutaj kradnę mnóstwo. Cały smak podróży, myślę, zasadza się na początkowej niewiedzy. Znaczy, mi się chce trochę śmiać, bo ja się podpisuję pod wszystkim, co powiedziała Dominika, ale wiesz, 80% przypadków, z którymi mam do czynienia teraz w teatrze, polega na tym, że na pierwszej próbie nie ma tekstu, jest tylko tytuł, nie są rozdzielone postaci, więc tak, nie wiem. Na pierwszej próbie zdecydowanie nie wiem. Nie mówię negując tę strategię, tylko po prostu zmienił się sposób podejścia do pracy trochę. Znaczy, bardzo rzadko zdarza się tak, że ktoś na pierwszą próbę przychodzi i mówi, to jest tekst, ty grasz tę postać i wiesz. No ja znam takich aktorów, oczywiście oni są trochę starsi. Jeden nazywa się Krzysztof Majchrzak, jak opowiadał mi takiej sytuacji, który w takiej sytuacji, gdyby został zaproszony na taką próbę, to prawdopodobnie reżyser nie wyszedłby cały, że tak powiem. I jednak zostałby wyniesiony z takiej próby, ponieważ uważane by to było za brak profesjonalizmu, za brak szacunku dla drugiego człowieka, który przychodzi i nagle dowiaduje się, że w sumie to będziemy pisali na scenie, bo ja nie mówię o tym, że trzeba wszystko wiedzieć, tylko wydaje mi się, że Maja jednak miała... A tak, tak, oczywiście. Że nie była to na dzień dobry, początek nie był nicością. Nie, nie, oczywiście, że ta pierwsza próba była, to znaczy... No, Maja też jest specyficzną osobą w tym sensie, znaczy właśnie nie, no właśnie nie, znaczy jest taką, jaką ma być, w tym sensie, że jest po prostu no, kompletna i ukonstytuowana i ma bardzo takie myślenie zorganizowane i stanowcze, ale ona nam na pierwszej próbie powiedziała uczciwie, słuchajcie, nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi. To jest troszkę coś innego, tak. Mhm. Ale też, no ja chyba powiedziałam, nie wiem ile razy, kilka, może 100 razy powiedziałam wielką improwizację.
I do końca właściwie, do drugiej generalnej nie wiedziałyśmy, ja dalej nie wiem, jak ona się będzie toczyła danego spektaklu, bo ona jednak bardzo się w dużej mierze, pomimo pewnej konstrukcji, która jest, opiera na danym dniu i mojej fizyczności, i mojej duchowości danego dnia. I też od Mai dostałam, i tu, jeśli nawiązując do pewnego rodzaju niewiedzy, to jest, Maja mi właściwie przy każdym spektaklu mówi, pamiętaj, że nie wiesz, jak te Himalaje będą dzisiaj wyglądały, jak będziesz na nie wychodziła krok po kroku, i nawet jak ci się omsknie coś. Ja ci mówiłam o tym na spotkaniu wtedy na Boskiej Komedii i to była wspaniała uwaga, jaką dostałam od reżysera, która dała mi niebywałą wolność, że w momencie, kiedy na pierwszej generalnej po powiedzeniu wielkiej improwizacji miałam poczucie, że to się do niczego nie nadaje. To znaczy, że ja sobie z tym nie radzę, że to jest po prostu... że po prostu to nie jest dotkliwe, to jest słabe. I ona mi wtedy powiedziała, słuchaj, ale to nie ma jednego doskonałego wykonu tego tekstu. Nie ma. Za każdym razem chodzisz na te Himalaje, krok po kroku, w ten kamień syzyfowy, pchasz do, tutaj Maria Janian mi się przypomina, pchasz do góry i nawet jak ci się omsknie, to robisz to z powrotem i w którymś momencie dochodzisz tam, gdzie chcesz dojść. Więc to mi dało poczucie niebywałej wolności, że ja coś, bo ja też nawiązuję tam, gdzie mogę, taką pewnego rodzaju miłosną relację z reżyserem. Jest to, czy reżyserką. I jest to dla mnie strasznie ważne. I wtedy praca jest najbardziej satysfakcjonująca i taka owocna, jeśli to jest w takiej, właśnie w takim związku prowadzone. I tego rodzaju wolność, jaką Maja mi dała, z miłości, bo to słowo nam się często pojawiało przy okazji Konrada, spowodowało, że ja też wpuściłam słowo nie wiem. To jest rodzaj takiego czegoś, Radku, czego potrzebuje aktor, czyli elementarnego bezpieczeństwa, że są reżyserzy, którzy powodują, że no jednak wiedzą, bo to się nie zaczyna od jakiejś takiej sytuacji, że wszystko jest jakby puszczone na żywioł, ale jednak wiedzą, ale ty wiesz, że ta podróż, bo Dominika używa określenia podróż i myślę, że w ogóle to nasze życie jest podróżą i życie w sztuce wasze też jest po prostu podróżą, że ta podróż jest bezpieczna, że wiadomo, że no nie rozstrzaskamy się. Powiedziałbym, że musi być partnerska. Nie wiem, czy bezpieczna jest dobrym słowem, wiesz, bo to zależy od konstrukcji. Dla mnie sytuacje bezpieczne są niedobre. Znaczy, zależy, czym jest bezpieczeństwo. Znaczy, zależy, jak czuję sytuację, jest... jak czuję sytuację partnerską, to jest... przez partnerską rozumiem słuchanie się nawzajem. Mhm. I jakąś taką czujność na wzajemne zdobycze, ale my musimy jakby cały czas kwestionować swój stan posiadania co chwilę. W moim wypadku bezpieczne sytuacje się nie sprawdzają. To znaczy, bo ja w bezpiecznych sytuacjach staję się zadaniowy. Ja też taką... nie rozumiałem słowa bezpieczne jako takie... Bo znaczy wiesz co, no bezpieczne, ja jako pochlebstwo, to znaczy, że ale super, nie w tym rzecz, no. Nie, wiesz co, ja nie potrzebuję tego, żeby reżyser mi mówił, ale super, tylko wiesz, to się czuje, że po jakiejś takiej próbie, w której jest wszystko, co trzeba, jesteśmy o krok dalej, to znaczy jesteśmy coraz bardziej ciekawi tego, co będzie. Natomiast ja przez długi czas jakby podpisywałem się właśnie pod hasłem bezpieczeństwa, tylko żebyście mnie państwo dobrze zrozumieli. Nie, to jest jakby... ryzyko, nie? To jest, że... No tak, ale gdzie jest ryzyko, tam nie ma bezpieczeństwa, nie? No to znaczy, jak wchodzisz w sytuację pewnego... Ale to jest takie ryzyko wobec siebie. Ja sam muszę stwarzać sobie sytuacje, w których nie czuję się pewnie. I na scenie, i na próbach. To znaczy, w momencie, kiedy zaczynam czuć się... To nie znaczy, że ja wtedy tracę jakby swoje narzędzia. Tylko, że jest coś takiego w mojej psychice, że... To jest czujność, mi się wydaje, że to jest pewnego rodzaju czujność. Nie wiem, jak to nazwać, ale muszę sobie stwarzać wewnętrznie jakby takie sytuacje, żebym... Gdzieś to mrowienie czuł. Dominika mówi o tym, co usłyszała od Mai, o takich jednych... Ja myślę, że strasznie ważne są takie zdania, które czasami łapiemy gdzieś w życiu, które słyszymy
od ludzi. Nawet nie zostaje nam z pracy z kimś jakiś taki ogólny obraz, co było po kolei, jakieś kilometry słów, tylko czasami czy w szkole, czy w pracy później słyszymy takie pojedyncze zdania, które nas otwierają. Mieliście takie spotkania, takie sytuacje, które w jakiś przedziwny sposób was na nowo w ogóle zbudowały, pokazały wam coś nowego o was jako aktorach, ktoś wam coś właśnie uzmysłowił, unaocznił, jednym zdaniem pokazał jakąś nową rzeczywistość? Albo dwoma, nie mówię, że musi być jedno krótkie zdanie, nie w tym rzecz. Ja myślę, że zdań sobie teraz nie przypominam konkretnych, natomiast były etapy i spotkania w mojej podróży, jak to ładnie nazywałeś, ale ja to faktycznie lubię tak nazywać, które mnie na nowo jakoś, myślę, rodziły i jako aktorka, ale też jako człowieka. I to właśnie była, to była Maja w 2000 roku z monodramem Jordan. To była Iwona Kępa z Rozmowami poufnymi, która pojawiła się w bardzo specjalnym dla mnie momencie, kiedy byłam 3 lata po urodzeniu dziecka i jakoś nie mogłam sobie kompletnie znaleźć miejsca w teatrze i wydawało mi się, że ta miłość matczyna jest istotniejsza i nic mnie nie satysfakcjonowało i nagle pojawił się Bergman i Anna z Rozmów poufnych w reżyserii Iwony i to też jakoś na nowo pozwoliło mi powrócić do teatru. I potem myślę, że ja już nie wracam do Idioty, bo to było zaraz po szkole i to było w takim powiedziałabym, tak, ale to co jest powiedzmy w ostatnich 20 latach i potem dla mnie jest bardzo ważne spotkanie spektaklu, który może nie spotkał się z jakimś takim odbiorem istotnym, to były Plastyki Grześka Wiśniewskiego, które zupełnie... Pierwsza właściwie premiera. Pierwsza premiera. Szalenie ważna praca, jeżeli Radek mówi o ryzyku, to też praca, która wiązała się z głębokim ryzykiem i jakimś bezwstydem w stosunku do samej siebie i która też myślę w jakimś sensie rozpoczęła nowy etap we mnie takiego spotkania z kobietą dojrzałą na scenie. Jestem szalenie, pomimo różnych kontrowersji związanych z Grzegorzem, jestem mu szalenie wdzięczna za tę pracę i za zaufanie i za czujne oko i za takie, więc to są te no i teraz oczywiście ubiegłym roku spóźnione odwiedziny z Iwoną Kępą, które emocjonalnie absolutnie uważam, że mnie dały mi podwaliny pod pracę nad Konradem i gdyby nie tamto spotkanie przy spóźnionych odwiedzinach, które są dla mnie ważnym i takim głęboko uczuciowym, emocjonalnym przeżyciem, to myślę, że byłoby mi trudniej inwestować w Konrada i w nią i szukać. Także powtarzają się te nazwiska. Radek? Ale chodzi o te zdania, spotkania. Czy o nazwiska? Spotkania. A ja tylko jeszcze jedno zdanie powiem, bo to jest super zdanie, przepraszam. A propos zdań, które zapadają w głowę. Ja mam Fioła na punkcie Emmy Thompson. To jest moja ukochana aktorka, chyba ze wszystkich najbardziej. O, teraz Olivia Colman, dwie. I ona, oglądam wszystko, co zrobiła, wszystkie wywiady z nią. I ona w którymś wywiadzie powiedziała takie, bo to może być dla Państwa ciekawe, taką uwagę aktorską, jaką zapamiętała na całe życie od Jamesa Ivory'ego ze wspaniałego filmu Okruchy dnia, może Państwo pamiętacie. Jeden z najwybitniejszych filmów z wielkimi rolami Emmy Thompson i Anthony'ego Hopkinsa. I ona powiedziała, że od niego usłyszała, od Jamesa Ivory'ego, takie zdanie: no cry, no sigh, czyli nie płacz, nie wzdychaj. If you cry, cry once. Jeśli płaczesz, to płacz tylko raz. I ja sobie to rzeczywiście, to jest oczywiście uwaga do pracy w filmie i w telewizji, ale taka niebywale cenna. A ponieważ Radek mnie tutaj karci za wzdychanie i że... Wzdychanie to jest najgorsza rzecz. Nadużywam tego środka. Więc już jak to Emma Thompson i Radek mówią, no to staram się trzymać tego, nie robić. Wzdychanie i klepanie się po udach. To są jakieś dwa koszmary aktorskie. A to jest...
arsenał środków twojej żony? Nie, ja się nie klepię. Tak jakoś to było zabrzmiałem. Już się nie klepię. To jest ciekawe, bo wczoraj gadałem z Moniką Frajczyk na ten temat. I ona właśnie opowiadała mi o takiej historii, ponieważ Maciek Sajur, poza tym, że jest aktorem, że reżyserem, zajmuje się także coachingiem przy filmach. I opowiadała mi ostatnio o tym, że grała tam rolę w filmie, Maciek tam przy tym coachingu był i cały czas coś nie szło i Maciek jej powiedział, przestań wzdychać. I ona mówi, i to był sekret, przestań, strasznie dużo wzdychasz, nie wzdychaj. No, ale w Konradzie mam kulę, w związku z tym całe szczęście nie klepię się. Klepać po udach. Nie mogę się klepać po udach. No nie wiem, jakoś tak, kurde, czuję się, jakbym ten nagrobek swój pisał, po prostu jak mam mówić o tych najlepszych pracach w moim życiu. Nie najlepszych pracach, tylko najfajniejszych, najciekawszych ludziach, spotkaniach. My nie wiemy, jakie są twoje najlepsze prace w życiu, no bo jeszcze się nie udajemy na tamten świat, tutaj jak siedzimy. Nie dostajesz póki co Oscara za całą kształt twórczości, ani, jak to się nazywa, polski orzeł, o. Teraz będzie mi to strywał po prostu. Nie. Znaczy na pewno jakimś takim momentem przełomu dla mnie był Hamlet. Nie tylko ze względu na to, że to była moja pierwsza naprawdę duża, dramatyczna rola, ale też ze względu na specyfikę tej pracy, ze względu na to, że teatr stół, że spotkałem się z fantastycznymi aktorami, ale dlatego, że Jasiński tak perfidnie to zaaranżował, że przez pierwsze 3 lata, czy tam 2 lata grania tego Hamleta, on zapraszał zawsze gościa honorowego, który, jak państwo znacie Teatr Stu, siedział w sektorze A na samym środku. I to byli najwięksi, Zapasiewicz, Holubek, Łapicki, no po prostu wszyscy tam się przeorali przez to pierwsze miejsce tam w środku. W związku z czym myśmy przez 2 lata, mówię myśmy, bo z Krzysiem Zawadzkim grałem to rolę w dublurze, myśmy przez 2 lata grali premierę. Bo tak dowiadywaliśmy się, kto będzie gościem honorowym na spektaklu, to... no więc wyobraźcie sobie państwo, 2 lata grania tej premiery, ale to było bardzo hartujące i to było... I na jednym ze spektakli, już pamięć, płatem i figle, niestety nie pamiętam, na którym ze spektakli, bo nie pamiętam, czy to się przydarzyło Krzyśkowi Zawadzkiemu, czy mnie, czy ja znam to z jego opowieści, czy to jest moje doświadczenie. Już po prostu nie potrafię tego rozróżnić. Któryś z tych tuzów przyszedł do garderoby po spektaklu, mówił to o takich zdaniach, które coś uruchamiają w mózgu i powiedział, że wszystko jest bardzo ładnie i wszystko jest bardzo pięknie, tylko ten monolog być albo nie być. Mówi, dlaczego pan się tak napina do tego monologu? No i masz myśl, bo to jest być albo nie być. Mówi, nie, być albo nie być jest fragmentem sceny drugiej aktu trzeciego. Jak ja to słyszałem, że to zmienia w ogóle myślenie o twoim podejściu do materiału, z którym obcujesz. Tam nie ma głównych bohaterów, jest to pewna opowieść. I ty masz udawać, że nie wiesz, co się stanie za chwilę. Że jak drugie zdanie, sformułujących zdanie Tarkowskiego, że aktor ma być szczery i komunikatywny. Szczery, czyli ma w sobie uruchomić taką dyspozycję, dzięki której uwierzysz, że ja nie wiem, co się za chwilę stanie. A z drugiej strony komunikatywny, bo wiem, co się za chwilę stanie. Czyli no trzeba tę schizofreniczną jakby kondycję w sobie uruchomić. Z jednej strony wiedzieć, z drugiej strony nie wiedzieć. Czyli być w tym dziwacznym nie wiem, o którym mówiłeś. Nie wiem jest słowem kluczem w ogóle do... No a potem miałem kupę fajnych spotkań właśnie z Basią Saas, z Redbudem Klenistrou, z Mariuszem Wojciechowskim, ale wiesz, no te pierwsze 3 lata po przejściu do Starego to był mój najszczęśliwszy teatralny okres. Czyli spotkanie z Jankiem, z Moniką i z Justyną Sobczyk, która przed chwilą była. Moniką Strzępką. A co ja powiedziałem? Z Jankiem Moniką, to uzupełniłam. Z Jankiem Klatą, Moniką Strzępką, Justyną Sobczyk. I to były jakieś takie, no w ogóle to był super czas, wspaniały bardzo, który Wróg Ludu, Wesele, Szewcy, Triumf Woli. Pamiętam Triumf Woli oglądany kilka razy, najpierw tu w Krakowie, ale potem pamiętam taki spektakl, który zresztą wygraliście Kalisz. Czyli Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu.
I myśmy wtedy byli w jury i podzieliliśmy tę główną nagrodę na zespół Starego Teatru i spektakl Triumf Woli i zespół Teatru Nowego z Poznania ze spektaklem Agaty Dudy Gracz pod tytułem Będzie Pani Zadowolona, czyli Wesele we Wsi Kamyk, to się tak nazywało. Dwa zupełnie inne przedstawienia, dwa zupełnie jednak inne zespoły, ale chcę zapytać o to, w jaki sposób konstytuuje aktora zespół. Oboje macie różne doświadczenia. Był taki moment, że byłeś jeszcze przez chwilę gościnnie, ale trochę bardziej w Teatrze Polskim w Warszawie z zaproszenia Andrzeja Seweryna. I w jakichś tam przedstawieniach też brałeś udział. Był taki moment, że w ogóle chyba zastanawialiście się nad przeprowadzką do Warszawy na stałe. Koniec końców zostaliście na szczęście dla Krakowa w Krakowie dla tych teatrów, ale w Starym Teatrze to jest w ogóle niezwykłe, no bo jak się popatrzy na tych, rozmawiałem właśnie z Mają Pankiewicz ostatnio, która mówi, że no jednak spotkanie z zespołem Starego Teatru przy wszystkich plusach, minusach sytuacji, która jest od nas niezależna, no to jest jednak spotkaniem z zespołem Starego Teatru, jeśli się zastanawia, czy być tu, czy gdzie indziej, no to Stary Teatr zawsze ma tę drobną przewagę, że jest tam wciąż zespół Starego Teatru. Na ile zespół, do którego wchodziliście, najpierw właśnie w Starym, czy w Teatrze Słowackiego, gdzie też ten zespół się budował, nabierał szlifów, byście razem grali w przedstawieniach, o to też chciałbym zapytać po prostu, na ile on na was wpłynął, stosunki koleżeńskie. Myślę, że za czasów Klaty w Starym Teatrze powstał fenomenalny, jakiś taki wielopokoleniowy zespół, który się w pewnym momencie dotarł i ten ostatni okres, bo nie ukrywam, że z początkiem dyrekcji Jana Klaty miałem jakiś problem, być może on czegoś szukał, ale właśnie numer polega na tym, że zostało to rozwalone w momencie, kiedy wszystko rzeczywiście szło tak, że kolejna ta dyrekcja powinna już być jakimś czasem lotu, tak to odbieraliśmy. O zespół pytanie. W jaki sposób zespół kształtuje młodego, a potem trochę bardziej dojrzałego aktora? Ja mam poczucie, że jako zespół poczułam się w momencie, kiedy pracowaliśmy nad Idiotą. Znaczy poczułam taką siłę zespołu i to był taki moment w Słowaku, który był szczególny, który myślę nie został potem do końca wykorzystany, to znaczy, bo to był też pokoleniowy spektakl Idiota i jakaś wówczas się wytworzyła energia, zresztą myśmy też sporo się spotykali poza Basią, no żeby nadgonić, no bo nie było takiej możliwości, żeby ona siedziała niedzielę, poniedziałki. I faktycznie wtedy się wydarzyło coś, co bardzo nas, przynajmniej dla mnie, złączyło i ta energia jeszcze trochę była wykorzystana w Czarodziejskiej Górze, a potem się to rozmyło. I właściwie przyjście, no a potem mam poczucie, że końcówka tam 2014-2015 to już było tak średnio mocno, bo jakoś też powstawały spektakle, które nie pozwalały nam się poczuć jednością, jakąś taką wspólnotą. I przyjście Krzysztofa i Bartka spowodowało, że zaczęliśmy się definiować na nowo. I było to bardzo trudne na początku dla nas, myślę, dlatego że byliśmy przyzwyczajeni do innego rodzaju teatru, do innego rodzaju pracy. I mam też takie wspomnienia, że wielu z nas było w takim rozdarciu, że wydawało się, że przyjście chłopaków, no to już od razu po prostu otworzy się ta szuflada z prezentami i nagrodami. My od razu wskoczymy w ogóle nagle z tego niebytu Teatru Słowackiego, wskoczymy na arenę teatralną i będziemy top of the top. A myśmy się musieli bardzo dużo nauczyć i tego się uczyliśmy przez ostatnie 6 lat. I uczyliśmy się też zespołowości, uczyliśmy się bycia razem i myślę, że to jest przykładem tego, są ostatnie spektakle i jak Dziady, i jak Hamlet Bartka Szydłowskiego, i jak, nie wiem, Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale Czarka Tomaszewskiego i dużo pomniejszych spektakli, że się po prostu też wyrównały plany, o tak bym powiedziała. Pierwszy, Lalka, drugi. Lalka Klemma bardzo urosła od premiery, tak, bo na premierze jakoś tak było
A ostatnio widziałem w Opolu rok temu, niecałe na festiwalu, i to było bardzo urosło. Tak. Też. Tak, tak. Mhm. Więc i z czego zwieńczeniem jest nasza walka o dyrektora i tego, co pokazuje, jak jednak kto zarządza, jest istotne we wspólnocie zespołu, bo jeżeli na górze jest taki albo niejakość, nie wiem, albo właśnie ktoś, kto nie lubi swojej pracy, to w zespole morale są niskie albo żadne, a u nas, myślę, morale są wysokie. Z mojej perspektywy to jest absolutnie najważniejsze, to znaczy siła teamu. To robi teatr. Wiesz, jest wiele teatrów, może wchodzi się na stronę i widzi się te piękne, znane nazwiska, ale też wiesz, ale nie ma zespołu. Nie? To, że są dobrzy aktorzy w zespole, wcale nie oznacza, że jest zespół, że jest team. Myślę, że najbardziej jaskrawym przykładem w Krakowie tego jest to, co zrobiła Małgosia Bogajewska z Ludowym. Robiąc w przeciągu paru lat dokładnie z tej samej ludzkiej obsady zespół. Mega skuteczny, grający do jednej bramki, znający swoją siłę, znający swoją wartość. To jest absolutnie, absolutnie najważniejsze. Ja dlatego odszedłem ze Słowaka. Mimo tego, że uwielbiałem ludzi, którzy tam pracowali, bardzo ich prywatnie lubiłem, ale tam nie było zespołu. Wtedy nie. Wtedy nie. Wtedy nie. I to jest właśnie ciekawe, jakby co się stało przez parę lat. No ale to jest, to co powiedziałam, wydaje mi się, kto zarządza i kto jest u góry, decyduje o tym, jak funkcjonuje zespół. To tak jak przychodzi dobry trener, po prostu patrzy, co ma, zmienia niektórych na pozycjach i nagle się okazuje, że coś zaczyna działać. A przecież jak przychodziłem do Starego, miałem znacznie więcej znajomych i przyjaciół w Słowaku niż w Starym. Natomiast wszedłem tam na scenę z tymi ludźmi i poczułem się jakoś tak, poczułem, Jezu, żeglujemy. Mhm. To znaczy żeglujemy, jesteśmy wszyscy na jednej krypie. A to jest jeszcze to, co mówi Dominika, to znaczy jak się przychodzi, nie wiem, do Łaźni Nowej czy do Domu Utopii, jak się przychodzi do Teatru Nowego w Poznaniu, jak się przychodziło kiedyś do Teatru Jaracza w Łodzi, jak się przychodzi do Teatru Kapitol Konrada i Mieli we Wrocławiu, to ma się wrażenie, że normalnie zaczyna się od portiera, że tak powiem, a kończy na dyrektorze. Tak. I wszyscy są jakby na swoim miejscu i najzwyczajniej w świecie dobrze się czują. Bo wiedziałeś o Red Badzie, graliście kiedyś w bliżej takim przedstawieniu, które ceniłem. Graliście też razem nie tylko małżeństwo w spektaklu Miłosna Wojna Stulecia, ale również taka sztuka Macbeth. To się nazywało w spektaklu Teatru Słowskiego Tragedia Macbetha. Lubicie ze sobą grać? Chyba nie. Nie, 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 nie. To jest kwestia, nie. Ja myślę, że my się bardzo akurat miłosne... Bo gdybyś spytał inaczej... To teraz coś myślę, że idiotyczne pytanie zadałem. Nie, bo są dwa pytania oddzielne. Czy lubimy ze sobą pracować i czy lubimy ze sobą grać? No to odpowiedź najmniej. Więc jeśli, czy lubimy ze sobą grać? Ja tak, bardzo lubię, bo gram ze świetną aktorką. Natomiast czy lubimy ze sobą pracować? Różnie. Co mam ci powiedzieć teraz? To znaczy tak, myślę, że tutaj, co państwo widzicie, o Jezus Maria. Przepraszam, bo zobaczyłam swoją minę. Te zdjęcia ze spektaklu, który zrobiliśmy w 2018 roku, w który wskoczyłam właściwie w buty Ani Radwan, która miała to pierwotnie robić i zrezygnowała, ponieważ uznaliśmy wcześniej, że to jest na tyle okrutny tekst i bezwzględny i brutalny, że będzie nam bardzo ciężko go razem robić. No ale sytuacja zadecydowała za nas i myślę, że wyszliśmy z tego obronną ręką w czasie prób, oprócz mojego jednego występu, gdzie po prostu wydarłam się na reżyserkę z bezsilności jakiejś i Radek był strasznie zły na mnie wtedy, że już przegięłam. To myślę, że to była praca, w której jakoś się ocaliła taka nasza godność wzajemna. Natomiast ja bym nie rozdzielała, to znaczy był rzeczywiście moment w Słowaku, gdzie pomyślałam, że to jest trudne grać ze sobą razem. Szczególnie dla mnie Tragedia Szkocka była, to z różnych względów, ja nie wspominam tego dobrze. Uważam, że to jest materiał, który małżeństwa nie powinny grać razem.
bo tam jest zaklęta jakaś metafizyka, która wcale nie działa korzystnie i to jest tak, tak myślę, zresztą ja powiem szczerze, nie znosiłam tej roli swojej, dlatego że nie potrafiłam na ten moment znaleźć sobie miejsca na kogoś tak absolutnie zepsutego i złego, a takie było gdzieś widzenie Redbada i nie potrafiłam się z tym zmierzyć do końca, więc to była trudna praca dla mnie bardzo. I myślę, że to przejście Radka do Starego dobrze zrobiło nam, że gdzieś od siebie, bo właściwie graliśmy same takie relacje ludzi, którzy się nie znoszą. I w Closer też mieliśmy sceny, gdzie publiczność wychodziła w trakcie sceny, kiedy Radek, znaczy postać, którą grał Radek, obrażała mnie i znieważała, więc myślę, natomiast rzeczywiście no, daje mi taką aktorską, gdyby można to tak zupełnie rozdzielić i sobie po prostu przestawić w mózgu. I myślę, że to robimy w Miłosnej Wojnie. To jest to duża satysfakcja, ogromna wręcz satysfakcja grania z nimi, też takiego wyczucia się wzajemnego i umiejętności wspólnego improwizowania. To też jest bezcenne. Macbethem to tak jest, że to jest chyba w ogóle przeklęte, że to jest sztuka przeklęta, tak by wiadomo. Czy to Ryszard jest przeklętą, jedna i druga chyba, ale w każdym razie taka opowieść jest, że Krystyna Janda to gra z Januszem Gajosem w Teatrze Powszechnym i szli na kolanach do dyrektora, żeby to zdjął. Tak bardzo lubili to grać, że jak tylko pojawiła się pierwsza możliwość, to postanowili właściwie może opłacić, żeby jakiś spektakl, żeby nie trzeba było tego więcej grać. A ty widziałeś Jacek Dobrego Macbetha? No, Eimuntasa Nekrosiusa. Ja tego nie widziałem. Że tak powiem. Nie wiem, jaki jest film teraz. Ja też nie widziałem tego filmu, tak. Bo nie mam tej platformy. Ale jest ponoć bardzo, ponoć jest ciekawy. No, Frances McDormand gra tak. Z Denzelem Washingtonem. Tak. U jednego z braci Coen. Będziemy niebawem zbliżali do końca, ale chcę was zapytać o... Jeszcze ewentualnie państwo może coś powiedzą na koniec, ale jeszcze ostatnie takie pytanie. Ty powiedziałaś o tych emocjach, które są w tobie. Opowiadasz, co nie będziemy teraz tego powtarzać, o tym wszystkim, co zbudowało tego Konrada i budowało wasze dziady, czyli Janina Ochojska, sprawa dzieci z granicy polsko-białoruskiej, sprawa Izy z Pszczyny, Piotr Szczęsny, to wszystko, co nas otacza. Jak pamiętałem Wesele, czy jak się pamięta, ogląda teraz Halkę Anny Smolar w Starym Teatrze, to mam wrażenie, że to przedstawienie w przypadku Wesela, mój najbardziej wstrząsający dla mnie moment tego spektaklu, to monolog Juliusza Chrzęstowskiego "W pysk wam rzucam litość moje" i to splunięcie na końcu i to wygaszenie, przerażające wygaszenie emocji w taką bezbrzeżną gorycz, czy jakąś rozpacz. Na ile każdy człowiek nasiąka tym, w czym żyje po prostu. Na ile wy, nie wiem, czy się da nam to odpowiedzieć, ale tak, na ile wy tworzycie swoje role z tego właśnie, czym nasiąkacie, z emocji swoich. I jakbyście mieli powiedzieć, Dominika jest w szczególnym momencie teraz, ale wszyscy jesteśmy w szczególnym chyba momencie, bo się dzieje obok nas to, co się dzieje, a w kraju też się dzieje to, co się dzieje i też nie wiemy, co będzie. Jak ten czas w teatrze, w sobie zdefiniować i może jak go przekuć na, czy jest jakaś szansa w ogóle, żeby go przekuć na jakieś dobro? To może opowiem najpierw to szybciutko, co powiedziałeś, jak się takie role, to bardzo zależy od roli, prawda? Akurat mnie było dane w ostatnim roku doświadczyć pracy nad postaciami, których wypowiedź ze sceny dla mnie jest tak kompatybilna ze mną i tak odzwierciedla też to, co ja myślę na dany temat, że no to jest wielkie szczęście, że wtedy można faktycznie swoje serce i umysł w to wkładać. Natomiast w przypadku dziadów jest tak, że jak Maja przyjechała na próbę wznowieniową w marcu, gdzie zagraliśmy ciąg 10 spektakli pod rząd, co było ogromnym wyzwaniem dla nas. I
i zobaczyła pierwszy spektakl, a to już był czas wojny. Zresztą w pierwszy wieczór został zbombardowany teatr w Mariupolu. I zobaczyła pierwszy spektakl i mówi: słuchaj, mam poczucie, że nasze założenia z listopada, grudnia i nawet ze stycznia biorą w łeb w pewnym sensie teraz. I że trzeba coś, że trzeba po prostu tę rzeczywistość wojenną włożyć w ten spektakl. I ja zrobiłam coś takiego, że potraktowałam to, jakkolwiek to naiwnie nie zabrzmi, jako swego rodzaju modlitwę. Te przedstawienia, które były, te 10 spektakli i monologi, pomyślałam sobie, że jeżeli nie chodzę do kościoła, a jestem osobą wierzącą, a nie jestem w stanie chodzić, właściwie jedyne miejsce, gdzie się mogę modlić, to jest las, gdzie chodzę z psami, to w takim razie ten mój brak i tęsknotę i ból i włożę w monolog, jeżeli... I myślę sobie za każdym razem, że jakiś... Nie wiem, jeżeli ułamek dobra się urodzi po tym spektaklu i w tej rzuconej wszechświat i w przestrzeń prośbie i błaganiu, jakkolwiek ten spektakl się nie kończy i jakkolwiek ktokolwiek nie wychodzi z bólem czy z beznadziei z tego przedstawienia, to jednak ja w tej postaci staram się nieść takie zdanie, które usłyszałam od profesora De Barbaro, że być może dobro nie pokona zła, ale zawsze warto o nie walczyć. I ja gdzieś mam to bardzo silnie z tyłu głowy i myślę też, że bo doświadczyliśmy spektaklu, teraz jest troszeczkę zmienione, to znaczy na początku mamy dwie aktorki ukraińskie na zmianę, które wychodzą i mówią część po ukraińsku, część po polsku do braci Moskali, co jest piorunującym w ogóle przeżyciem i to naznacza ten spektakl zupełnie, daje mu inną wymowę. Mieliśmy jedno przedstawienie, gdzie przez cały spektakl z lóż wisiały dwie flagi ukraińskie. Co też było... I potem taki respond od publiczności na koniec, więc tak, myślę, że są podróże, są przestrzenie, w których można tego dobra poszukiwać i o nie walczyć osobiście, jako człowiek i jako aktorka, jako kobieta. Ja już zapomniałem, jakie pytanie było. A Jezus, dobra. Nie, przepraszam, to nie było złośliwe, ale chodzi mi o to, że budują nas role, ja powiedziałem o tym Julku weselu, budują nas emocje, buduje nas to, co na zewnątrz budujemy także z tego, że nie żyjemy w jakiejś bańce zamkniętej, albo jak mówi mój syn, nie śpimy pod kamieniem, po prostu. Ja czasami się dziwię, że coś się wydarza, a mój syn tak do mnie, a ty to pod kamieniem żyjesz? Więc tak to wygląda, więc pod tym kamieniem nie jesteśmy. I te emocje nas to padają. Ja mówię, jakie to są po pierwsze, jakie są w tym momencie emocje, a po drugie, czy jest taka szansa, żeby wobec tego wszystkiego, co nas otacza, wojna, wewnętrzna sytuacja, przekuć to w jakieś dobro? Takie było najkrócej moje pytanie. Wiesz co, ja myślę, że im mniej my o tych emocjach wiemy i im bardziej one zaskakują w czasie pracy nad rolą, tym jest lepiej. Jeśli dekretujesz coś na początku roli, to cię może zniewolić. I zaczynasz kroić coś, co ma być żywe, pulsujące, pod jakieś założenie czy jakąś tezę. Ja sobie teraz, kurczę, przypomniałem, jak zaczynaliśmy robić wesele Klaty i po raz pierwszy przyjechała Furia do Teatru Starego, bo Klata chciał zespół sprawdzić... Furia. Zespół Furia. Tam jest taki zespół metalowy, co tak, no... Dosyć głośny. Grzeją bazowo przez całe to wesele. Są głośni, no, po prostu bardzo. I Klata chciał zrobić taką próbę z nimi, nas na mikroportach, czy to założenie w ogóle ma sens. Znaczy, czy to zadziała, jak oni będą grali na żywo, a my będziemy mówili. No i poprosił nas, żebyśmy na mikroportach mówili jakieś fragmenty tekstu z tego wesela, podczas gdy oni grają. I no każdy na szybko wybierał, wiesz, coś sobie, co może. A ja, ponieważ umiałem już ten monolog, jak się żenić, to się żenić, niech się ta muzyka miele, niech na żarnach hula zwończy, ten monolog, który zawsze jest mówiony, jest takim biglem, tak radośnie, ten pan młody jest taki szczęśliwy, pijany ze szczęścia. A ponieważ oni grzali tak strasznie głośno, więc ja ten monolog musiałem krzyczeć, żeby być słyszalny. I
przy pierwszym podejściu w ogóle mnie nie było słychać. Janek mi powiedział, dobra, jest w tym coś fajnego, wiesz co, jest w tym coś fajnego, a spróbuj go mówić tak bardziej zawodząco, jakbyś zawodził. I nagle się okazało, że ta próba zupełnie przypadkowa jakby otworzyła nam interpretację do pana młodego. Do tego starzejącego się mężczyzny, któremu trafił się ślepy los na loterii, który ma jakąś historię z Rachelą, która dopiero potem jakby wyszła nam z tego jęku w tym monologu. Mówię o roli pewnego przypadku, znaczy mówię o roli tego, co się pojawia w czasie pracy zupełnie niespodziewanie, zupełnie niedekretowanie, zupełnie niewymyślenie, tak samo jak próbowaliśmy bliżej. I pamiętasz, że kiedyś Redbat kazał nam tańczyć postaci, robić taniec. Nie pamiętasz tego, mieliśmy taką próbę, być może dla ciebie ona była nieważna wtedy. I ja zacząłem jakiś kretyński taniec tańczyć i Redman powiedział, to jest Larry, to jest on, znaczy to jest dokładnie on. I jakby od tego momentu mi poszło, bo ja wiedziałem, na czym głupota tego tańca polega, znaczy wiedziałem, kto mógłby tak tańczyć potem. I wiesz, i czasami myślę, że te najważniejsze emocje, one się w nas tak kundlą gdzieś, wiesz, i nie bardzo chcą się pokazywać na zewnątrz. Są takie zmechatrone, są takie gdzieś tam i czasami taki teatralny przypadek je ujawnia i nagle, wiesz, tędy droga. Myśmy przy idiocie było podobnie. Mieliśmy jedną próbę, na której wszyscy byliśmy pijani. No może ja byłem pijany, ty nie. Nie, ale no i tak, wiesz, i tak na tej próbie wydarzyło się jakieś szaleństwo i Baśka była zachwycona. A bo to były urodziny na Stazji. To były urodziny, scena urodzin na Stazji, która była jakaś taka akademicka, taka szkolna do tej pory. Takie urodziny, wszyscy coś przeżywają. I ktoś z nas miał urodziny z zespołu. To była próba po godzinach, bo wtedy w teatrze jeszcze się próbowało po godzinach. Ktoś przyniósł whisky, upiliśmy się trochę i nagle ta scena po prostu eksplodowała. Przepraszam, że o tym mówię, no ale dlaczego to ukrywać? No tak się dzieje czasami, że rzeczy zupełnie nieplanowane, właśnie niewymyślone przy stoliku, nie zaplanowane, jakby uruchamiają coś, czego byśmy nigdy nie wymyślili sami. I wiem, że to nie jest, Jacek, wprost odpowiedź na twoje pytanie, ale być może właśnie odkrywaniem takich emocji w teatrze można zrobić jakieś dobro. Ja to podsumuję w ten sposób, bo Radek gra przedstawienie za godzinę, więc musimy kończyć to nasze spotkanie w Starym Teatrze w Okludu. Więc jest to, podsumuję to w ten sposób, żeby połączyć te dwie wasze wypowiedzi z otwartości, bo myślę, że kwestia, o której ty mówisz, to jest otwartość. Otwartość na drugiego człowieka, otwartość na świat. Otwartość na jakiś przypadek, bo przypadek też czasem może być dobry, nie zawsze musi być nieszczęśliwy. Rodzi się to, o czym co zacytowałaś z profesora De Barbaro, czyli pewna walka o dobro, że przynajmniej warto o to walczyć, bo może Anusz na jakimś takim swoim małym odcinku rzeczywistości można wygrać. I myślę sobie, że dzisiaj w tym piekielnie trudnym czasie, w jakim jesteśmy, no to jest jakaś nasza powinność, nasz obowiązek i wierzyć w to, że warto. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik tej gry, kto z niej wyjdzie zwycięski albo pokonany, czy to cokolwiek tak naprawdę będzie znaczyć, bo to też nie wiadomo, czy to tylko będzie pozorne. Po prostu trzeba to robić i to robicie. Za to wam bardzo, bardzo dziękuję, tak po ludzku. I to wszyscy staramy się tutaj, choćby w Domu Utopii, w Teatrze Łaźnia Nowa, po prostu robić. Dlatego cały czas powtarzam, że ten Uniwersytet Patrzenia Teatrem, który przecież był planowany, nie myśleliśmy z Małgorzatą, z zespołem Teatru Domu Utopii, że będziemy rozmawiali w takich okolicznościach. Miejsce międzynarodowej empatii, przecież to jest trudno o piękniejszą nazwę. No, tak. To prawda, i nazwę bardziej, że tak powiem, adekwatną, bardziej prawdziwą jeszcze przy okazji. Tak. Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne zdarzenia Uniwersytetu Patrzenia Teatrem. Jutro Gaja Grzegorzewska z Szymonem Kloską, potem Renata Piotrowska-Offred w warsztacie choreograficznym i debata na temat dyrektorów i ich narracji. Powiem te nazwiska. Dorota Ignatiew, Paweł Łysak, Wojciech Faruga, Piotr Sieklucki i Bartosz Szydłowski. Last but not least, bo to gospodarz, współgospodarz miejsca. W maju na tych miejscach będzie Dorota Kolak i Dorota Rockplo w cyklu Nasłuchiwanie Inspiracje. Którego? 14. To mogę, to fajnie. Zapraszamy najserdeczniej. Uwielbiam Dorotę Kolak. Tak.
Protokolek jest bardzo pięknym i mądrym człowiekiem. Ale Maja. A, Maja. Nie jestem. Maja. Ja mam wrażenie, że mam nadzieję, że niezależnie od tego, że zwycięzcy i pokonani są czasami umowni, to że jednak wygramy. I w to głęboko wierzę. Ja też w to wierzę. Że po prostu wygramy i tak to zostawmy. Dominika Bednarczyk, Radek Krzyżowski. Dziękuję Państwu bardzo.